Witamy Państwo. Otwieram obrady 10 sesji Rady Miejskiej w Kolanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest nas 14 radnych. Pani radna, pani Dorota jest z klasą języka angielskiego w studentach, dlatego nie mogą uczestniczyć w obradach dzisiejszej sesji. Prosiłbym o potwierdzenie swojej obecności. Możemy przeprowadzić obrady sesji i podejmować stosowne uchwały. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji radnych Rady Powiatu Koszalińskiego, pana Dariusza Kalinowskiego, pana radnego Wiesława Rygozę. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza Miejskiego. Witam panią skarbnik, panią Martę Braźmi. Witam pana dyrektora ZOZO, pana doktora Stachowicza, Marka. Witam serdecznie panią dyrektor MOPS-u, panią Halinę Serwicińską. Witam serdecznie pana dyrektora Feliksa Kostrzaka oraz pana dyrektora Andrzeja Kuleszę. Witam was, szanowni radni. Witam sołtysów. Witam panią sekretarz, pana Krzysztofa, panią Kamilę, którzy przyjmują obrady dzisiejszej sesji. Muszę państwu zakomunikować, że odbyły się ostatnie wybory sołtysa. Sołtysem wsi Żydowo został pan Krzysztof Marszczyński. Serdecznie gratuluję. Krzysztof Janusz, tak, Waszyński, tak. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są uwagi do tego porządku? Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, wnoszę o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad jednej uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów. A konkretnie w tej uchwale chodzi o usunięcie tylko jednego zapisu korekcyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, kto jest za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały nr 85? Proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Szanowni radni, otrzymaliście również do wglądu protokoły z poprzedniej sesji nadzwyczajnej. Zwyczajnej, czyli nie miałem żadnych uwag do tych protokołów, w związku z tym przyjmujemy te protokoły bez odczytania. Szanowni państwo, dnia 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, w związku z tym składam serdeczne życzenia dla wszystkich samorządowców obecnych. Przede wszystkim dużo zdrowia oraz tego, żeby byli mocno zaangażowani w działalność społeczną, bo o to oczekuje nas społeczeństwo. Dlatego też uważam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby nasza gmina, nasze miasto rozwijało się w sposób właściwy. Stosowne życzenia otrzymaliśmy od pana senatora Piotra Ziemniarskiego w związku z tą z tym dniem.
również następny komunikat przed rozpoczęciem już tutaj porządku obrad, realizacji porządku obrad, będzie wyłożona skarbonka, szkatułka w związku z pożarem. Już jest na stole u Państwa Radnych w związku z pożarem, który był w ostatnich dniach w Kępinach. Spadło się gospodarstwo, spadło się Pana Wiśniewskiego, dlatego powinniśmy dołożyć wszelkie starania, żeby właśnie pomóc w odbudowie tego gospodarstwa, tego domu. Zostały praktycznie same zgliszcza. Bardzo proszę Pana Burmistrza Brzelewskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 kwietnia, czyli to jest praktycznie, można powiedzieć, miesiąc czasu, ale w międzyczasie również odbyła się sesja nadzwyczajna 17 kwietnia, na której to Wysoka Rada podejmowała decyzję odnośnie przystąpienia do wspólnej inwestycji z powiatem koszalińskim dotyczące inwestycji w drodze powiatowej Cetuń Roczocha Polana. Chciałbym z tego miejsca podziękować Wysokiej Radzie za podjęcie uchwały odnośnie współfinansowania tej inwestycji w wysokości 500 000 zł. Taką uchwała została przyjęta, jednocześnie przeze mnie zostało wysłane pismo do Pana Starosty Koszalińskiego odnośnie, że wspieramy tą inwestycję nie tylko duchowo, ale również finansowo i popieramy, aby ta inwestycja również miała szansę być zrealizowana w tym kierunku. Również, Szanowni Państwo, odbyła się narada sołtysów. Bardzo dziękuję za obecność, gdzie przedstawiliśmy również podstawy prawne funkcjonowania rad sołeckich, sołtysa, jego uprawnień, ale także współpracy sołtysów z instytucjami zależnymi od samorządu Polanów. Szanowni Państwo, również tutaj chcę poinformować, że przystępujemy w niedługim czasie, po podpisaniu oczywiście umowy z Panem Wojewodą, do realizacji zadania gminnego, to jest przebudowa całej ulicy Różanej z dofinansowaniem rządowym z tak zwanego funduszu samorządowego i myślę, że po podpisaniu umowy z Panem Wojewodą odnośnie dofinansowania w wysokości 1 250 000 zł i po podjęciu dzisiejszych dwóch uchwał dotyczących między innymi tego zadania, realizacji zadania na ulicy Różanej, ale również podjęcie uchwały odnośnie zabezpieczenia środków na realizację wspólnej inwestycji drogi powiatowej, uda nam się te dwie inwestycje zrealizować. Również chcę Państwa poinformować, że realizujemy w dalszym ciągu projekty unijne zagospodarowania przestrzeni, na które uzyskaliśmy spore dofinansowanie. Cieszę się, że w ramach tego projektu udało się już postawić w Żydowie bardzo nowoczesny plac zabaw i z informacji tutaj od pana sołtysa, ale również i kolegów radnych, że niebawem ma się odbyć również oficjalne otwarcie i użyczenie najmłodszym mieszkańcom Żydowa tego obiektu. Również bardzo intensywnie postępują prace na Zalewie Polanowskim dotyczące przygotowania placu pod imprezy masowe. Będzie to obiekt profesjonalnie przygotowany i spełniający wszystkie wymogi imprez masowych. Również Państwo na pewno zauważyliście, że trzeci projekt zagospodarowania przestrzeni jest realizowany w bliskości Świętej Góry Polanowskiej i myślę, że tutaj w miesiącu czerwcu uda nam się te wszystkie zadania zrealizować. Z wielką satysfakcją również muszę Państwa poinformować, że realizacja projektów unijnych, budowa dróg rowerowych w ramach projektu przebudowy centrum przesiadkowego jest realizowana zgodnie z terminarzem i według mnie nie ma żadnego zagrożenia.
jeżeli tutaj warunki pogodowe oczywiście nie będą mocno przeszkadzać, żeby zgodnie z podpisaną umową je zrealizować. Szanowni Państwo, również informowałem na poprzednich sesjach odnośnie gazyfikacji Polanowa. Mocno ruszamy z tym tematem. Jestem po spotkaniu z potencjalną instytucją, która tą gazyfikację chce przebudować. I myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o sam Polanów, to niebawem odbędą się spotkania z mieszkańcami dotyczące tutaj deklaracji co do przyłączenia się pod gazociągi, które będziemy niebawem projektować. Proszę Państwa, również chcę poinformować, że w dniu wczorajszym złożyliśmy wnioski w ramach RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczące utworzenia w dwóch miejscowościach klubów seniora w Polanowie i w Żydowie na bazie obiektów szkolnych. Jest to spore dofinansowanie. Gdyby nam się to udało zrealizować, to oprócz wykonania projektów inwestycyjnych na tych obiektach również można by było uzyskać dofinansowanie w tak zwanych miękkich działaniach na rzecz naszych seniorów. Również miło mi poinformować, że w naborze do przedszkola gminnego wszystkie dzieci z terenu gminy Polanów, które złożyły wnioski o przyjęcie do przedszkola, zostały przyjęte. Jednocześnie chcę poinformować, że jeżeli chodzi o nabór do żłobka, na 41 wniosków o przyjęcie zostało nieprzyjętych obecnie, może się to jeszcze zmienić, 8 dzieci. Proszę Państwa, również Państwo doskonale wiecie, że w ramach realizacji projektu rządowego i udziału środków samorządowych zwiększamy liczbę miejsc w żłobku z 15 do 24. Jednocześnie, aby zapewnić jak największy udział tych naszych maluchów w opiece, również przesuwamy dzieci 2,5-letnie do grupy trzylatków w przedszkolu gminnym. Chcę również koleżankom i kolegom serdecznie podziękować za udział i pomoc w organizacji na piękny wyjazd zespołu Śląsk. Myślę, że ci, którzy skorzystali z tej możliwości, nie żałują. Była to na pewno mocna uczta duchowa. Również na ostatniej sesji rozmawialiśmy i przy okazji również omawiania stanu dróg powiatowych rozmawialiśmy na temat drogi powiatowej, czy drogi w ogóle do Gołej Góry. I tutaj chcę podziękować z tego miejsca panu staroście, panu Marianowi Hermanowiczowi, że dane słowo zostało dotrzymane. Droga została na całym odcinku wyremontowana, a tutaj trwają sprawy dotyczące uregulowań prawnych dotyczącej, czyja właściwie jest ta droga. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj nie czekaliśmy, bo to może naprawdę długo trwać. I myślę, że tutaj mieszkańcy Gołogóry i przysiłków wokół Gołej Góry, którzy korzystają z tej drogi, mogą bezpiecznie obecnie się przemieszczać. Chciałbym również z tego miejsca zaprosić wszystkich Państwa, wszystkich najmłodszych mieszkańców naszej gminy na Dzień Dziecka, Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca na Gradowych Wzgórzach przy Zespole Szkół. Od godziny 9 do 12 przygotowaliśmy wspólnie z Domem Kultury i Zespołem Szkół wiele atrakcji dla najmłodszych. Od godziny 9 do 12 serdecznie zapraszam również dzieci spoza terenu gminy Polanów, jeżeli macie Państwo tutaj chęć. Warto by było skorzystać, chociaż wiem, że w wielu miejscowościach Państwo specjalnie organizujecie również dla swoich najmłodszych różne zabawy związane z tym dniem. Również, Szanowni Państwo, to na koniec trafiła nam się tragedia po raz kolejny na terenie gminy. Mówię o pożarze, który był
Kępina. Chciałbym tutaj również tak samo zaapelować, jak tutaj pan przewodniczący, o to, żebyśmy również wsparli finansowo Pogorzelców, bo sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo trudna. Obecnie ta rodzina jest objęta szeroko idącą pomocą. Zaproponowaliśmy mieszkanie komunalne tej rodzinie. Obecnie korzystają z uprzejmości dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, za co dziękuję w imieniu tej również rodziny. Myślę, że tutaj, jeżeli wspólnie będziemy solidarni, mieli otwarte serce, to uda się tutaj tej rodzinie naprawdę pomóc, żeby mogła zamieszkać. To też chcę powiedzieć, że szanowni państwo, stan techniczny tego budynku jest taki, że właściwie nadaje się tylko do rozbiórki, czyli trzeba właściwie rozpocząć budowę domu pod stan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ocena działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Bardzo proszę pana dyrektora, pana doktora Marka Stachowicza o zabranie głosu. Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, sołtysi. Bardzo mi miło stanąć przed państwem po raz już 14, podając sprawozdanie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej tym razem w 2018 roku. Jako że są wśród nas nowe twarze, nowi radni, nowi sołtysi, chciałbym przekazać informacje, które dla niektórych mogą być, że tak powiem, oczywiste. Ale to jest ważne, żeby potem w trakcie prac komisji nie pytać o rzeczy, które zostaną jakby wcześniej zasygnalizowane. Zespół Opieki Zdrowotnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym, nadzorującym i właścicielskim jest gmina Polanów. Czyli państwo jesteście właścicielami tej firmy. ZOS Polanów nie jest jednostką budżetową. To jest bardzo ciekawe umocowanie. Dotyczy przede wszystkim gospodarki finansowej, gdyż jednostki budżetowe mają swoje ograniczenia. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonują w obszarze finansów nieco inaczej. Celem działania ZOS Polanów jest realizacja zadań na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia w zakresie wynikającym ze statutu. Do statutowych zadań ZOS Polanów należą podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna, ratownictwo medyczne, rehabilitacja i medycyna pracy. Rehabilitacja w zakresie fizykokinezy, bo nie mamy rehabilitacji stacjonarnej, czyli ona ma charakter ambulatoryjny. Inne zadania ZOS Polanów. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowanie zadań z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarsko-pielęgniarskiej. Jest to zadanie o charakterze podwykonawstwa na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Jako jedyna jednostka w całej okolicy prowadzimy domy. Nie ma tego w Bobolicach, Sianowie, nie ma w Malechowie. I krótko mówiąc, nie jest to łatwe zadanie. Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie funkcjonuje w zakresie finansów zgodnie z planem finansowym, który jest uzgadniany i zatwierdzany przez Radę Społeczną. Zadania realizowane przez ZOS Polanów finansowane są prawie w całości ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o procedury przetargowe w postępowaniach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zadania realizowane przez ZOS Polanów w zakresie medycyny pracy realizowane są przez umowy zawarte z pracodawcami. Usługi medycyny pracy wraz z kosztami diagnostyki i konsultacji specjalistycznych są odpłatne. Praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położna, ratownicy, pielęgniarki systemu, kierowcy, część działu rehabilitacji są samodzielnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na rzecz ZOS Polanów w ramach umów cywilnoprawnych. I jeżeli popatrzycie państwo na strukturę zatrudnienia, to zgodnie z tym, co jest strukturą wynikającą z etatowości, to etatowość to jest 8 osób. Pozostałe osoby są zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej. Jak widzicie państwo, tak zwani pracownicy umysłowi, bo to dalej funkcjonuje, to 7 osób, na stanowisku robotniczym 1 osoba. Opieka zdrowotna w zakresie stomatologii realizowana jest przez podmiot niezależny od ZOS Polanów i nie podlegający zarządowi ZOS Polanów.
Zadania z zakresu stomatologii realizowane są bezpośrednim kontraktem z NFZ, także odpłatnie. Zospolanów udostępnia za odpłatnością pomieszczenia gabinetu, także dostęp do szatni, kuchni, toalet dla personelu i pacjentów. Kontraktowanie usług medycznych w oparciu o umowy cywilnoprawne pozwala na znaczne obniżenie kosztów pracy poprzez zadaniowy system realizacji umów. I tu przedstawiam Państwu jakby dwa elementy istotne. Mianowicie plan finansowy na 2018 rok, to jest ta kolumna przedostatnia, a po prawej stronie wykonanie tego planu, bo tak zobrazowana prezentacja, myślę, że da Państwu jaśniejszy obraz tego, jak wygląda planowane i wykonane zadania w zakresie finansów. Przychody ze sprzedaży usług do NFZ i w planie mieliśmy 4 miliony 8073 zł, wykonanie to 4 miliony 48 574 zł. W tym podstawowa opieka zdrowotna 2 487 73 zł, w planie wykonanie 2 490 52 zł. Ginekologia 140 000 zł, wykonanie 126 797. I to mamy pewien problem, dlatego że zapraszane są panie na badania profilaktyczne zakresu cytologii. W konsekwencji to przynosi konieczność jakby pogłębienia diagnostyki i na to są zagwarantowane środki, ale zgłaszalność jest na bardzo niskim poziomie. Jeżeli przyjmiemy w porywach, to jest to mniej więcej 20-25% kobiet, które wykonują te zaproszenia dotyczące cytologii, a pozostałe panie, ja też rozumiem, że mogą się leczyć w innych placówkach, ale powiedzmy korzystanie z cytologii to jest profilaktyka raka trzonu i szyjki macicy, niezwykle istotna z punktu widzenia tego, że w rzeczywistości... W rzeczywistości, która nas otacza, problem nowotworów jest pewnego rodzaju dramatem społecznym. Chirurgia 98 tysięcy kontraktów z NFZ w planie, wykonanie 98 273, rehabilitacja 133 tysiące, plan 2018, wykonanie 140 544, ratownictwo medyczne 1 150 w planie, wykonanie 1 192, bo tu w tym są dodatkowe środki z tytułu podwyżek dla pracowników w ratownictwie. Przychody objęte ze sprzedaży usług objętych odpłatnością. Planowaliśmy 105 tysięcy złotych, 96 tysięcy wykonanie. To są badania, to są nieubezpieczeni, to jest laboratorium na życzenie pacjenta. Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością to 105 tysięcy 96, ale w tym są badania odpłatne 47 tysięcy, plan 52 wykonanie, medycyna pracy 58 tysięcy, wykonanie 43 949. I kolejne przychody z tytułu najmu i dzierżaw. Zakładaliśmy 35 tysięcy, wykonanie 34 370. Inne przychody finansowe 11 tysięcy, wykonanie 7 645. Koszty finansowe 9 zł 28 groszy. Pozostałe przychody operacyjne 11 611. W planie ich nie było. I pozostałe koszty operacyjne 2,47. Czyli przychody ogółem planowane 4 159 073 zł, a wykonanie tego planu 4 198 306 zł. I teraz zużycie materiałów i energii. Planowaliśmy 313 tysięcy, wykonanie 296 068. Zakup leków. Państwo widzicie, to są spore pieniądze. Wyposażenie toreb pierwszej pomocy nocnej świątecznej, zespołu ratownictwa, leki to w planie było 30 tysięcy, wykonanie 22 254. Sprzęt jednorazowy, plan 30 tysięcy, 26 759 zakup. Odczynniki do laboratorium, też plan 30 tysięcy, 19 859. To wynika z tego, że mamy drugi nowy analizator, którego koszty są znacznie niższe niż starego.
Zakup środków czystości i dezynfekcji to jest 739 zł. I jak Państwo spojrzą, zakup energii elektrycznej i wody to już jest coś, co rzutuje na funkcjonowanie jednostki w znaczny sposób, bo w planie 45 tysięcy. Plan był budowany na podstawie wykonań poprzednich lat, a rzeczywistość przyniosła 62 824. Koszt energii elektrycznej jest tym elementem, który w dużym stopniu rzutuje na zużycie materiałów i energii. Olej opałowy 55 tysięcy w planie, 61 tysięcy wykonanie. Olej napędowy do karetek 35 tysięcy w planie, 38 402 wykonanie. I pozostałe materiały to jest wszystko to, co potrzeba do remontu bieżącego utrzymania, to jest plan 80 tysięcy, wykonanie 63 792. Zakup usług medycznych razem. I to jest potem rozbicie na dole. Plan 2 673 931, wykonanie 2 648 132. Usługi diagnostyczne, bo my kupujemy na zewnątrz usługi diagnostyczne dotyczące rentgena, ultrasonografii, diagnostyki laboratoryjnej w zakresie wysokiej specjalistyki, która nie jest realizowana przez nas. I jeżeli popatrzycie Państwo na usługi medyczne, umowy cywilnoprawne, to jest 2 533 w planie, 2 523 532 zł wykonanie, w tym koszt lekarzy POZ 654 plan, 674 tysiące wykonanie, lekarz medycyny pracy 39 tysięcy w planie, wykonanie 30 687. To wynika z tego, że lekarz medycyny pracy ma pochodną dotyczącą ilości wykonanych zadań, więc jeśli zmniejszyło się ilość realizowanych zadań w medycynie pracy, to koszty lekarza też maleją. Jeden specjalista chirurg 65 tysięcy w planie, 58 tysięcy wykonanie. Trzy pielęgniarki środowiskowe 267 630. Wykonanie 275 305, w tym wynagrodzenia 190 tysięcy, 189 704 wykonanie, ale wzrost wynagrodzeń to jest 70 630, w planie wykonanie 85 600, bo jeżeli Państwo wiecie bądź nie, pielęgniarki uzyskały podwyższenie wynagrodzeń 4 razy po 400 zł, to skutkuje co kwartalnym wzrostem o 400 zł. To był rok 2018. Dwie pielęgniarki zabiegowe szczepienia, koszt planowany 155 tysięcy zł, 153 tysiące, 419 wykonanie, wynagrodzenia 122 tysiące, wykonanie 121 475, plus wynagrodzeń 33 tysiące w planie, 31 944 wykonanie. Jeżeli Państwo spojrzycie, to pielęgniarki zabiegowe punktów szczepień są pielęgniarkami dość mocno pominiętymi w systemie podwyżek, dlatego że krótko mówiąc, wyszli organizatorzy ochrony zdrowia na poziomie ministerialnym z założenia, że resztę im powinien dołożyć właściciel jednostki, co jest oczywistą bzdurą. Jedna położna środowiskowa 89 tysięcy plan, 97 tysięcy wykonanie, w tym wynagrodzenie 69 tysięcy plan, 63 188 wykonanie i wzrost wynagrodzeń 20 tysięcy w planie, a 33 909 wykonanie. Trzy pielęgniarki systemu to są panie pracujące w ratownictwie 348 641 w planie, wykonanie 331 794, wynagrodzenia 227 600 plan, 260 754 wykonanie i wzrost wynagrodzeń 71 040 wykonanie. Potem wzrost wynagrodzeń był dosyć dobrze przewidywalny, więc łatwo szło to ogarnąć. Pielęgniarka w miejscu nauczania i wychowania, koszt roczny 82 640, wykonanie 84 969, wynagrodzenia 53 540, 52 726 wykonanie, plus wynagrodzeń 29 100 w planie, wykonanie 32 242. Specjalista analityki laboratoryjnej 18 000 i takie wykonanie, kierownik działu rehabilitacji 73 938 wykonanie, ratownicy 299 080 plan,
289 547, wykonanie, wynagrodzenia 253 000, rzeczywiste wykonanie 243 647, wzrost wynagrodzeń 46 080 i tak, wykonanie planu, nocna opieka medyczna, niech Państwo zobaczą, jaki to jest, 168 tysięcy nocna opieka medyczna, czyli to są soboty, niedziele, to są weekendy. Kosztem to jest 165 424, to jest podwykonawstwo na rzecz szpitala wojewódzkiego. To są też pieniądze, które zostają na tym terenie i dają Państwu pewien rodzaj bezpieczeństwa, nie powodując konieczności dojazdów do Koszalina, gdzie Państwo w wielu przypadkach macie na ten temat już swoje wyrobione o doświadczenie własne zdanie. Transport medyczny, kierowcy 194 tysiące w planie, 194 203 wykonanie. Pozostałe zakupy usług obcych 392 tysiące, rzeczywiste wykonanie 302, to jest remontowe, konserwacja sprzętu. Tutaj żeśmy, no krótko mówiąc, planując inwestycje, które zaraz pokażę, bardzo ostrożnie dysponowali tymi środkami, żeby mieć pewnego rodzaju bufor finansowy na realizację niezbędnych zakupów. Usługi komunalne 5 tysięcy w planie, 7 319 wykonanie, telekomunikacyjne i pocztowe 18 000 18 020 082 wykonanie, bankowe 1700, rzeczywiste koszty 2800, usługi sprzątania, umowa cywilnoprawna 60 tysięcy, plan 54 wykonanie. Umowa cywilnoprawna, zarządzanie, wykonanie 119 tysięcy, pozostałe usługi 98 500, 86 823 wykonanie, razem usługi obce 3 066 000, plan wykonanie 2 957 761 i podatki. Podatek od nieruchomości, plan 9 211, wykonanie 9 210. Podatek rolny płacimy naprawdę w bardzo wysokiej sumie, 31 zł. Opłaty skarbowe nic. Pozostałe opłaty 6200, plan 5385, wykonanie. Wynagrodzenia. I to, co Państwo widzieli na początku, 8 osób to są osoby pracujące w oparciu o etaty. I wynagrodzenia, plan był 480 tysięcy zł, wykonanie 534. I tutaj jest wzrost wykonania, ale tu jest wykonane ogromne zadanie. Pracownicy wykonali gigantyczną pracę dotyczącą uporządkowania kwestii archiwum, za chwilę to pokażę. I to było zadanie realizowane poza godzinami pracy i to było wiele tygodni pracy, za którą trzeba było zapłacić. A także wprowadzenie przepisów RODO i określonych zadań z tytułu różnych elementów będących tego pochodną wymaga dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenia osobowe 450 503 wykonanie, bezosobowe 30 000, plan 31 156 wykonanie. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Proszę zobaczyć, że świadczenia na rzecz pracownika, ubezpieczenia ZUS na 8 osób to jest 85 000 zł. W planie rzeczywiste 103 849. To jest bardzo duży rodzaj obciążenia na rzecz jednostki, która tak naprawdę dostaje pieniądze i je zaraz oddaje. Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników 15 tysięcy złotych, to w sumie 14 280 po stronie wykonania. Amortyzacja. To jest bardzo istotne, bo jeżeli ma się stosunkowo nowy sprzęt, to odpisy amortyzacyjne są elementem struktury kosztów. Amortyzacja środków trwałych, plan był 150 środków trwałych, a wykonanie 111 386, bo w ciągu roku dzieje się naturalny ruch dotyczący kasacji przedmiotów bądź wycofania ich z tabel amortyzacyjnych. Amortyzacja wartości niematerialnej i prawne 8 tysięcy, a rzeczywista 11 444, bo to znowu wynika z tego, że niektóre elementy struktury w ciągu roku przybywają. Ubezpieczenia majątkowe OC, AC 25 tysięcy złotych, założenie 15 527, wykonanie. Koszty podróży służbowej 1000 zł, 1112 rzeczywiste wykonanie. Też pracownicy w ramach umów cywilnoprawnych użytkują także swoje samochody i to jest znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania w zakresie delegacji podróży służbowych, bo przecież jeśli pielęgniarka czy lekarz jedzie na przykład na teren Żydowa, w drugą stronę Bukowo i dalej,
to tak naprawdę to wszystko kosztuje. I wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku zmiany przepisów dotyczących możliwości ujęcia kosztów remontów pojazdów, zakupów paliwa, także kosztów leasingu, w znaczny sposób, bo to jest 65% wartości rzeczywistej, w znacznym stopniu podniosło koszty funkcjonowania praktyk, a jednocześnie pozwalające na odpisy z tytułu użytkowania pojazdu do celów właśnie pracy. Wydatki ogółem 4 159 073 planowane, rzeczywiste wykonanie 4 054 535. I rok finansowy 2018 zamykamy dodatnim wynikiem finansowym 143 803,08. Tego nie można w żaden sposób określić zyskiem, to jest nieporozumienie, to jest dodatni wynik finansowy, czyli przewaga, przewaga przychodów nad kosztami, bo za chwilę Państwo zobaczą, co się z tymi pieniędzmi dzieje dalej. W 2018 roku dokonano zakupu środków trwałych. Analizator biochemiczny Celdyn Emerald, koszt zakupu 30 088. Ultrasonograf Samsung, ginekologia, koszt zakupu 113 314. Komputer 1 3646 i drugi 3646. To są oba komputery służące do obsługi e-zwolnień. Udało nam się uzyskać dofinansowanie na działanie nazywane zwolnieniami elektronicznymi i ten finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia pozwoliło na zakup tych sprzętów. W roku 2018 dokonano również modernizacji pomieszczeń jednostki na kwotę 81 467 tysięcy zł. Czyli jak widzicie Państwo, tu już te pieniążki wyciekają. I w 2018 roku dokonano zakupu następujących wartości niematerialnych i prawnych. Farm Index to jest taki program zbierający informacje o leku i on jest na każdym stanowisku lekarza. Program antywirusowy 11 stanowisk, to jest licencja Farm Indexu. Antywirusowy 11 stanowisk 1547, gratyfikant, księgowość 485 zł. Licencja K5 Somet 11 stanowisk 6873, K5 Somet zwolnienia 1968. Tak jak Państwo widzicie, obsługa elektroniczna, informatyczna ma swoją strukturę kosztową w dwóch obszarach. Jedną jest tak zwany hardware, czyli sprzęt, ale drugim software, czyli wszystkie oprogramowania, które wymagają corocznego opłacenia licencji. Propozycje co do sposobu podziału zysku na rok 2018 i wyszczególnienie, to jest wynik finansowy netto, to jest 143 803 zł i proponowany podział, zwiększenie funduszu zakładu z przeznaczeniem na cele statutowe, czyli tutaj nie ma sytuacji takiej, żeby te pieniądze były jakimś elementem wyjścia na zewnątrz, ale zostają w strukturze funduszy zakładu jako fundusz zakładu. Miłe chwile, nieco fotografii. Ultrasonograf, gabinet ginekologiczny. Było nam niezwykle miło gościć pana burmistrza, pana przewodniczącego rady, bo jest to jakiś element postępu. Jest to ultrasonograf dedykowany do ginekologii i położnictwa. Bardzo istotny, pozwala na bardzo dokładną ocenę struktur wewnątrz jamy brzusznej, ale także na ocenę dojrzałości łożyska, co pozwala na prognozowanie ewentualnego terminu porodu i ocenę płodu w sposób no, jakościowo znacznie większy w stosunku do starego, który był. To jest pan doktor, to jestem ja. Cieszymy się z tego, dlatego że to jest także państwa bezpieczeństwo, bo kiedyś rozmawiałem z jedną z pacjentek, która mi mówiła o tym, że na starym ultrasonografie no, nie zauważył ginekolog jakiejś zmiany dotyczącej jajnika, a ona była w koszalinie i na ultrasonografie ktoś robiąc znalazł jakąś zmianę. Ja mówię, właśnie, i to jest element postępu, bo jeżeli tutaj na starym ultrasonografie, który był BKA i choć 10-12 lat, można było rozróżnić zmianę o średnicy na przykład 4-5 mm różnicy, to tutaj można z dokładnością już do 1 mm oceniać zmiany wewnątrz struktur, które leżą w obrębie dróg rodnych. Oczywiście ultrasonograf to nie tylko kwestia dotycząca sprzętu, ale to także szkolenia. Takie szkolenie przeszedł pan doktor, przeszedłem też ja. To szkolenie ma charakter ciągły ze względu na to, że są zmiany
innego oprogramowania i no, trzeba być bardzo na bieżąco z tym urządzeniem. Urządzenie to pozwala na szereg bardzo fajnych funkcji, między innymi funkcję 3D, czyli trójwymiarową, czyli można ocenić zmianę, oceniając jej objętość, nie tylko charakter. To jest niezwykle ważne, bo na przykład już przeniosę się na położnictwo, główka płodu i wielkość tej główki płodu jest precyzyjnie do ocenienia w wymiarach trójwymiarowych. Bardzo miła chwila, nowy analizator hematologiczny, też mamy znakomitych gości, wśród tych gości pan burmistrz, ale także pan Leszek Żuromski, który był przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Oświaty w ubiegłej kadencji, i ten Emerald został przez nas kupiony i on w tym momencie jest na gwarancji i bardzo intensywnie jest obciążany. Ta wstążeczka to radosny moment właśnie uruchomienia tego. Tak, proszę Państwa, wygląda archiwum z prawdziwego zdarzenia. Strasznie skromnie, gdzie te pieniądze? Ale to wszystko to jest naprawdę ogromna praca. To jest ogromna praca i tutaj składam serdeczne podziękowanie panu Franciszkowi Wisłockiemu, tutejszemu przedsiębiorcy, który w soboty, niedzielę, wieczorami, praktycznie bez hałasu i rozgłosu, remontując pomieszczenia, przygotował infrastrukturę dotyczącą tego, że można było tak urządzić to archiwum. Ale to archiwum wewnątrz, na półkach, ma także wielki porządek dotyczący wszystkiego, co przedtem, za chwilę zobaczycie Państwo, jak wyglądało. I to archiwum jest zabezpieczone w sposób właściwy, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i przechowywania dokumentacji wrażliwej, ze względu na to, że my przechowujemy tę dokumentację w niektórych przypadkach nawet 50 lat. Tak wyglądało to wcześniej, to jest spadek 30-lecia, tak to określiłem. To jest poprzednie archiwum. Jeżeli Państwo patrzą na to, to generalnie bardzo wymagało to tytanicznej pracy, żeby to wszystko uporządkować, ale także dokumenty, które są dokumentami niemedycznymi, na przykład finansowe, i tu pani skarbnik dokładnie wie na ten temat, że one mają też pewien okres przechowywania, bardzo ściśle określony, żeby to w właściwy sposób zniszczyć. To są dziesiątki worków wielkich dokumentów, które miały niekiedy po 40 lat, bo tak wyglądała historia ta zamierzchła. I jeżeli Państwo popatrzą na to, jak wyglądało to kiedyś, to dzisiaj wygląda to tak, jak pokazałem na początku. Ukłon w stronę naszych pań, gabinet higieny intymnej, dla naszych pań wejście z gabinetu ginekologicznego. Przyjeżdżacie panie z terenu, często oczekujecie na wizytę, jest przygotowany gabinet, jest wejście z gabinetu ginekologicznego, jest on z widetem, z pełnym zapleczem, można wejść i z niego sobie skorzystać. To jest widać tutaj wejście do gabinetu higieny intymnej dla naszych pań. Także uporządkowaliśmy wytwarzanie, przechowywanie i utylizację odpadów zgodnie z normami unijnymi. To są dwie duże lodówki, one są opróżniane co 2 tygodnie, w nich przechowywane są bomy. Wszelkie materiały medyczne są kodowane i oznakowane nie tylko kolorami worków, ale źródłem wytwarzania. To jest niezwykle istotne. To jest także poziom bezpieczeństwa wewnątrz firmy. Jeżeli popatrzycie Państwo na dział rehabilitacji, to dział rehabilitacji przeszedł kapitalny remont i ten kapitalny remont był realizowany w trakcie normalnej pracy. Czyli jak kończył gabinet o 18, wchodziła ekipa pana Wisłockiego i krok po kroku, powolutku zmieniały się wnętrza. Także firma Pitus w bardzo ładny sposób zaprojektowała tutaj niektóre mebelki. One są funkcjonalne i estetyczne, wysokiej jakości materiały użyte powodują to, że ten dział rehabilitacji ma być także miejscem dla Państwa pewnego rodzaju relaksu. Tak. Tu zakup myjki ultradźwiękowej, poradnia chirurgiczna. Mieliśmy myjkę, która miała ze 12 lat. Ona się, krótko mówiąc, skończyła. Jest to genialne urządzenie, gdyż na narzędziach w czasie zabiegów zostają resztki biologiczne. I aby to oczyścić w sposób właściwy, tego nie można ani szczotkować, bo na szczotkach zostają elementy biologiczne. One są źródłem potencjalnego zakażenia, przeniesienia obcego białka w inne miejsce. Mówimy tu o zakaźności. Ta myjka dzięki procesowi utracza.
powoduje znakomity sposób mycia narzędzi, one są jak nowe. Tak wygląda też korytarz przy gabinecie zabiegowym i poradni chirurgicznej. On do niedawna dosyć mocno straszył. Jak tylko zrobiliśmy ten korytarz, to od razu pojawił się problem. Potężna awaria dotycząca kanalizacji. I tutaj znowu ukłon w kierunku pana Wisłowskiego. Sobota, niedziela, przepracowani ludzie dwa dni i w poniedziałek, jak przyszli pacjenci, to nie było śladu po awarii, a ona wymagała dotarcia do systemu kanalizacyjnego głęboko w ziemi. I to tak wyglądało w niedzielę rano, a w poniedziałek już był taki korytarz, jak tam przed chwilą pokazałem. Oczywiście, że dzieją się rzeczy nadzwyczajne, to ja Państwu pokażę takiego ptaszka. Ta sikorka spowodowała swoją śmiercią znaczny koszt dotyczący awarii UPS-u dla serwera. Jak mieliśmy zalanie na dole w piwnicy dotyczące kanalizacji i dzięki uprzejmości pana Andrzeja Kuleczy i Zuku, jak na razie nic nas nie zalewa, bo państwo przerobili odpływy, ale był taki moment, kiedy mieliśmy zalanie w piwnicy raz i drugi, dramatyczny sposób, że kanalizacja z ulicy Kolejowej ciekła do naszych piwnic, to kiedy był proces wietrzenia i suszenia, prawdopodobnie ta sikorka musiała wpaść do pomieszczenia, w którym był też podłoga mokra od serwera. I ona w tym UPS-ie zginęła. Ale ginąc, spowodowała awarię, która kosztowała prawie 11 tysięcy złotych. Doszło do zniszczenia płyty głównej UPS-a i wystrzelenia jednego z akumulatorów. Ja byłem święcie przekonany, nie wiedząc o środku, że te akumulatory to jest jakiś duży akumulator, który dotyczy na przykład akumulatora samochodowego, taki duży. Okazało się, że wewnątrz tego UPS-a specjalnego do systemów informatycznych są 64 akumulatory. Jeden z tych akumulatorów w czasie zwarcia wystrzelił i jak wystrzelił, zniszczył płytę główną i mieliśmy dramatyczną sytuację, kiedy praktycznie w nocy okazało się, że system informatyczny padł. Dzięki życzliwości serwisu udało nam się w ciągu 24 godzin z Lublina ściągnąć UPS awaryjny, zainstalowano go, a potem musieliśmy przejść całą procedurę wymiany UPS-u, akumulatoru, wszystkiego. Czyli taka mała sikorka, a tak skuteczna finansowo. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Proszę o pytania. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Otwieram dyskusję. Proszę pytania do Pana Doktora. Zwracam się do Szanownych Radnych. Nie widzę pytań. Państwo sołtysi, proszę. Również nie widzę. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty Ochrony Zdrowia o opinię. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, członkowie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu, które miało miejsce 16 maja, gościli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie i bardzo szczegółowo wysłuchali sprawozdanie, które przedstawił Pan Dyrektor Marek Stachowicz. Chylimy czoła, Panie Dyrektorze, dla Pana i Pańskich pracowników i opinia Komisji jest pozytywna. Pozytywnie przyjmujemy sprawozdanie oceny działalności opieki zdrowotnej w Polanowie. Dziękujemy i gratulujemy serdecznie. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałbym w imieniu swoim, ale myślę również tutaj koleżanek i kolegów radnych i sołtysów podziękować. Naprawdę mamy się z czego szczycić i być dumni, że mamy tak profesjonalnie zorganizowaną na terenie gminy opiekę medyczną. Państwo na pewno słyszycie, jak to w Polsce, w sąsiednich gminach wygląda, jak to jest u nas od wielu lat zorganizowane. Myślę, że w tym swoim wystąpieniu pan dyrektor wspominał różne rzeczy. Między innymi to, co my robimy, to wcale nie leży w naszych obowiązkach. Między innymi chciałbym podziękować za tą nocną i świąteczną opiekę medyczną. Żaden samorząd gminny w województwie zachodniopomorskim tego nie czyni. Z myślą o opiece nad mieszkańcami naszej gminy i ułatwieniem kontaktu z lekarzem uruchomiliśmy to. Pan doktor dyskretnie przemilczał to również, że
również do tej rzeczy trochę dokładamy z własnych środków finansowych, dlatego że to się po prostu nie da zbilansować. Prowadzimy dodatkowo ratownictwo medyczne. Też tego nie musieliśmy robić, ale wiemy, że w przypadku, kiedy by tutaj od nas się ono wyprowadziło, to tylko stracą mieszkańcy naszych gmin. Również nasza rehabilitacja, Szanowni Państwo, również tutaj chirurgia, mała gabinet poradnia dla pań, to są dodatkowe rzeczy oprócz podstawowej opieki, które tutaj przychodnia tutaj robi. I panie dyrektorze, chciałbym panu, całemu personelowi od nas wszystkich podziękować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, muszę Państwu powiedzieć, że Rada Społeczna ZOZ-u bardzo również wysoko oceniła działalność ZOZ-u i działalność i pracę, zaangażowanie osobiste pana doktora Marka Stachowicza. Panie doktorze, proszę również przyjąć serdeczne gratulacje od nas wszystkich radnych, sądy i sołtysów. Duże pana zaangażowanie w działalność ZOZ-u. Proszę również przekazać personelowi podziękowania za całą kształt pracy. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Zróbmy sobie krótką przerwę. 10 minut. Ogłaszam przerwę. 10 minut.
10 sesji. Sprawozdanie za rok 2018 z programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Bardzo proszę o informację pana burmistrza. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, sprawozdanie, które składamy Wysokiej Radzie z realizacji zawsze programu współpracy gminy Polany z organizacjami pozarządowymi ma swoje odzwierciedlenie w materiałach, które otrzymała Wysoka Rado. Jest tam szczegółowo omówione, opisane kwestie współpracy z tymi organizacjami oraz kwestie finansowe. To szczegółowo zostało omówione na spotkaniach komisji. W związku z tym, jeżeli są do tego sprawozdania jakiekolwiek pytania, posłużę i odpowiem. Dziękuję. Proszę pytania do pana burmistrza. Nie widzę pytań. Poproszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury opiniuje pozytywnie sprawozdanie za rok 2018 z realizacji programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dziękuję bardzo. Jeszcze potrzebna nam jest opinia pani przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych także pozytywnie przyjęła sprawozdanie za rok 2018 z realizacji programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dziękuję bardzo. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Polanów za rok 2018. Szanowni radni, szanowni państwo, tą ocenę zasobów bardzo szczegółowo mówiła pani dyrektor Hopsum, pani Serwacińska. Czy są pytania do pani dyrektor w tej kwestii? Nie widzę. Poproszę jeszcze raz panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych o opinię. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu, które miało miejsce 27 maja, zaopiniowała pozytywnie ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie Polanów za rok 2018. Będąc przy głosie, chciałabym powiedzieć, że uchwały nr 10/75/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Polanów za rok 2018 oraz uchwały nr 10/78/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klasy 1-3. Także uchwałę nr 10/80/19 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, jak także uchwałę nr 10/82/19 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów. Członkowie komisji na swoim posiedzeniu, które miało miejsce 27 maja, projekty tych uchwał omówili naprawdę bardzo szczegółowo i wszystkie te uchwały mają pozytywną opinię Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. W związku z tym wracamy do oceny zasobów społecznych w gminie Polanów za 2018 rok, dlatego że musimy podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Polanów za rok 2018 poprzez głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Podjęliśmy tę uchwałę jednogłośnie. Szanowni państwo, informacje przewodniczącego ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji. Otrzymałem jedną interpelację, złożył ją pan radny Piotr Wodyk. W imieniu własnym oraz mieszkańców ulicy Partyzanckiej Wiejskiej proszę o
zamontowanie progów zwalniających. Przy tych ulicach mieszka wiele rodzin, bardzo dużo osób spaceruje tamtędy z moimi dziećmi. Mimo ograniczenia prędkości nie wszyscy kierowcy dostosowują się do ustawionych znaków. Stwarza to niebezpieczne sytuacje na drodze i w skrajnych przypadkach może prowadzić do tragedii. I jeszcze interpelacje złożone przez panią radną, panią Agnieszkę Zelik. W imieniu mieszkańców rozbudowującej się wciąż miejscowości Gilewo zwracam się z prośbą o postawienie lampy ulicznej na początku miejscowości. Postawienie lampy jest konieczne w związku z nową wybudowanymi tam domami. Mieszkańcy skarżą się na brak oświetlenia miejscowości przy samym wjeździe do niej od strony Polanowa. Postawienie lampy poprawi wizerunek miejscowości i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. I również interpelacja następna od pani radnej Agnieszki Zelik. W imieniu mieszkańców miejscowości Rosocha zwracam się z prośbą o zamontowanie na stojącym słupie oświetleniowym lampy przy wjeździe do posesji numer 4. Prośbę motywuję tym, że wjazd na tę posesję jest na ostrym uchu drogi, a sam budynek oddalony jest od drogi głównej około 300 metrów. I przejście nocą między rosnącymi drzewami po obu stronach prowadzącej tam drogi jest niebezpieczne, ponieważ przebiega tam również zwierzyna leśna. Mieszkańcy proszą więc o rozjaśnienie tego miejsca lampą uliczną. A więc te trzy interpelacje wpłynęły na moje ręce. Przekazuję te interpelacje na ręce pana burmistrza. Wnioski i zapytania sołtysów. Zwracam się do państwa sołtysów. Proszę o zgłaszanie swoich wniosków i zapytań. Nie widzę. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Szanowni radni, zamieniamy kolejność głosowań, dlatego że najpierw musimy podjąć uchwałę w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania i nabywania i wykupu, a potem dopiero, bo to jest następstwem, w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. W związku z tym czytam projekt uchwały. Projekt uchwały nr 76/10/2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniającą uchwałę z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czy są pytania do pana burmistrza czy pani skarbnik w związku z tym projektem uchwały? Zwracam się do szanownych radnych. Nie widzę pytań. Poprosimy o opinię pana przewodniczącego infrastruktury i budżetu o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwały nr 10/76/19 w sprawie zmiany uchwały nr 19/161/12 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2012 roku. Zmienioną uchwałą nr 21/177/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała nr 10/77/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Uchwała nr 10/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu rozliczenia. Uchwały nr 10/83/19 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Uchwały nr 10/84/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030 i uchwały nr 85/19
zmieniającą uchwałę numer 3 na 21/18 w sprawie ustalenia wysokości dziennikarzy oraz koordynacji. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, otrzymaliście również przed głosowaniem tych projektów uchwał, do których będziemy przystępować. Zarządzenie burmistrza Polanowa z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Polanów oraz rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok. To jest do zapoznania się z tym, zarządzeniem. Bardzo proszę Państwa radnych. Przystępujemy do głosowań nad projektami uchwał. Rozpoczynamy od projektu uchwały nr 10, łamane przez 76 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19, łamane przez 161 2012 roku Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniającą uchwałę nr 21, łamane przez 177 2012 roku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania i nabywania i wykupu. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 10 przez 77 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 10 przez 78 2019 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 1-3. Nie widzę pytań, opinia była Pani Przewodniczącej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 10 przez 79 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok. Również nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 10, łamane przez 80 2019 roku, zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Nie widzę zapytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 10, łamane przez 81 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu rozliczenia. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Za 14, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 10 przez 82
2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Dziękuję. Projekt uchwały nr 10/83/2019 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 10/84/2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały, tej, którą wprowadziliśmy na obrad dzisiejszej sesji, projekt uchwały nr 10/85/2019 roku w sprawie zmieniającej uchwałę nr 3 łamane przez 21/18 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów. Czy są pytania dotyczące tego projektu? Nie widzę. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Przegłosujemy jeszcze raz. Przerwa mała. Teraz przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. Bardzo mamy taki komunikat jeszcze przed podjęciem obrad sesji o żeby Państwa tak, jaka była nasza pełność. Prosiłbym o przeliczenie i poinformowanie tej zbiórki naszej pieniężnej na Pogorzelce Państwa Wiśniewskiej, tak? Kilka minut zostanie, ale my już możemy, tylko prosiłbym jeszcze o pozostanie chwileczkę, żeby ten komunikat końcowy odnośnie naszej zbiórki poinformować. Szanowni Państwo, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek 10. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział, serdecznie dziękuję Panom Radnym Powiatu Koszalińskiego, Panu Dyrektorowi Kalinowskiemu, Panu Wiesławowi, dziękuję Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, dziękuję Wam Szanowni Radni, dziękuję Państwu Sołtysom, dziękuję Pani Sekretarz, Panu Krzysztofowi, Pani Kamili. Obrady dzisiejszej 10. sesji uważam za zamknięte. Dziękuję Państwu bardzo. 1518? 1618. Szanowni Państwo, z obydwu puszek udało się wybrać
1618 zł. Dziękujemy serdecznie w imieniu rodziny Kałuszy.